Dzień dobry, witam Was w kolejnej serii złych książek. Tym razem bierzemy się za nową powieść E.L. James, czyli autorki 50 twarzy Greya. Powieść ma tytuł Grey i ten bardzo podobny tytuł nie jest przypadkowy, bo to jest dokładnie ta sama historia, tylko tym razem opowiedziana z punktu widzenia Christiana. Historia oczywiście zaczyna się dokładnie tak samo jak wtedy, czyli Anna przychodzi przeprowadzić wywiad z Christianem. Ten patrzy jej w oczy i natychmiast się zakochuje. Mają zupełnie niezwykłą barwę, błękitną. Są pełne niewinności i przez jedną straszną chwilę wyobrażam sobie, że widzi mnie na wskroś i jestem przed nią nagi. Ta myśl wyprowadza mnie z równowagi, więc natychmiast ją kasuję. Czyli Christian, widząc kobietę z błękitnymi oczami, uznaje to za niezwykłe, wyobraża sobie, że jest nagi i zaczyna kasować swoje myśli. Okej, nieźle się zaczyna. Muszę skasować to zachwycone spojrzenie, ale trochę się przy tym zabawmy. Christian bawi się kasując zachwycone spojrzenie... Co? Jak taka koza może być dziennikarką? Nie ma jednej asertywnej kości w ciele. Przed chwilą Anna poinformowała Christiana, że jest tutaj w zastępstwie i tak naprawdę studiuje literaturę i nie jest dziennikarką, pracuje w sklepie, więc dlaczego miałaby nagle się nadawać na dziennikarkę? Dziewczyna zerka na mnie i zagryza pełną dolną wargę. Przepraszam, nie znam się na tym. Widzę maleńkę, ale w tej chwili mnie to wali, bo nie mogę oderwać oczu od twoich ust. Dobra, wszyscy wiemy, co autor ma na myśli, ale nie mogę oderwać oczu od twoich ust brzmi, jakby ona próbowała wylizać mu oczodoły. Nie. Pozwoli pan, że będę nagrywała odpowiedzi? Pyta z wyrazem oczekiwania na jasnej twarzy. Nie, bynajmniej. Nie, bynajmniej, czyli że nie pozwala jej na nagrywanie odpowiedzi. Albo tłumacz tej książki za kilkadziesiąt złotych nie wiedział, co to znaczy bynajmniej, albo w tym momencie fabuła się skończy, ona wyjdzie, się obrazi, wywiadu nie będzie i reszty książki też nie będzie, co w sumie byłoby całkiem spoko. Czy Kate, znaczy panna Kavanagh, wyjaśniła, jaki jest cel tego wywiadu? Tak, ma się pojawić w numerze gazety studenckiej przed rozdaniem dyplomów, jako że w tym roku ja będę z tej okazji wygłaszał mowę. Ekspozycja! Wzrost i rozwój ludzi to największe powołanie przywództwa. To brzmi tak, jakby miał pan kręćka na punkcie podporządkowywania sobie innych. Mówi całkiem serio. Co u diabła? Czyżby potrafiła mnie przejrzeć? Nie. Z tego, co on powiedział, w żaden sposób nie wynika, że ma bzika na punkcie kontroli. Po prostu autorka chciała pokazać, że Anna w gruncie rzeczy jest taka bardzo błyskotliwa, że potrafiła go przejrzeć, mimo że to nie ma żadnego sensu. Gdybym uznał, że nie interesuje mnie już dział telekomów i się go wyzbył, po miesiącu 20 tysięcy ludzi miałoby pod górkę z ratami hipotecznymi. Na tę odpowiedź rozchyla szeroko usta. Tak lepiej. Wyssij go, maleńka. Odzyskuje równowagę ducha. Tym razem tłumacz nie poradził sobie z anglojęzycznym określeniem suck it up, które oznacza coś w rodzaju ogarnij to, przełknij to, coś takiego, więc uznał, że to jest wyssij go maleńka. Wyssij go maleńka, odzyskuję równowagę ducha. Christian Grey odzyskuje równowagę ducha, molestując kobiety w swoich myślach. A ma pan jakieś inne zainteresowania poza pracą? Mam rozliczne zainteresowania, panno Steele. Bardzo rozliczne. Spoko, Christian, fajna odpowiedź. Bardzo interesujący wywiad. Patrzy na mnie ze zdziwieniem, jakbym był jakąś zagadką, ale nie ma mowy, bym pozwolił jej zajrzeć w głąb mojej czarnej duszy. Dobrze, że tutaj nie zrobili literówki. W głąb mojej czarnej duszy. Czy taka jest pańska pasja? Nakarmienie ubogich tego świata? To sensowny biznes, mruczę, udając znudzenie i wyobrażając sobie, że posuwam ją w te usta, żeby uwolnić się od wszystkich myśli o głodzie. Christian wyobraża sobie, że posuwa ją w te usta, żeby nie myśleć o głodzie na świecie? A co wy robicie, żeby nie myśleć o głodzie na świecie? Dziękuję za wywiad, panie Grey. Cała przyjemność po mojej stronie, odpowiadam. Szczerze, bo od dawna nikt mnie tak nie zafascynował. Ale dlaczego jest taki zafascynowany? Przecież przez cały wywiad narzekał, że zadaje bezsensowne pytania, że jest amatorką, że nie potrafi nic zrobić, że zajmuje jego czas. Zdaje się, że nie było lepszego pomysłu na pchnięcie fabuły do przodu. Drzwi kabiny windy się zamykają, a dźwięk mojego imienia zawisa w powietrzu między nami. Brzmi dziwnie i nieznajomo, ale sexy jak diabli. Christian? Christian zleca swoim ludziom zrobienie ankiety personalnej Anny i m.in. jest ta informacja, gdzie pracuje, więc niby przypadkiem przychodzi do sklepu, w którym ta jest zatrudniona. W tej ankiecie nie pokazało się nic niezwykłego, poza ostatnią rubryką, o której nie mogłem przestać myśleć. To powód, dla którego tu jestem. Czemu nie masz chłopaka, panno Steele? W ostatniej rubryce było napisane związki osobiste niewiadome, a nie, że nie ma chłopaka. Niewiadome oznacza, że nie wiadomo, czyli może mieć. Zaspokajam swoje potrzeby, kupując głównie w internecie, ale skoro tu jestem, może zaopatrzę się w parę artykułów. Nie. Przyrządów do seksu sadomaso nie kupuje się w sklepie z narzędziami. Nie pytajcie, skąd wiem. Garbi się nad ladą, wpatrzona w ekran komputera i dziubie lunch, obwarzanek. Z roztargnieniem ociera kącik ust i ssie palec. Mój wacek podskakuje z wrażenia. No, ile ty masz lat? 14? Zabawne, miałem zadać to samo pytanie. Pozwalając jej iść pierwszej, zachowuję dystans i mam czas podziwiać jej fantastyczną dupkę. Długi, gruby koński ogon odmierza czas jak metronom. To, że on patrzy na jej pośladki i widzi długi koński ogon...
Że ona jest koniem? Potrzebuję taśmy samoprzylepnej. Robi pan remont? Do tej pory kupił zaciski do kabli i taśmę samoprzylepną. W jaki sposób z tego można wywnioskować, że robi remont? Kiedy mi ją podaje, czubki naszych palców stykają się na mgnienie oka. Czuję rezonans w kroczu. Niech to szlak. Christian pyta Anę, jak idą prace nad wywiadem. Martwi ją tylko to, że nie mamy żadnej własnej fotografii pana. Zawzięta panna Kavanagh chce fotografii. W jaki sposób to jest zawzięte? Znaczy ona chce fotografii i ją to martwi, ale nie poczyniła żadnych kroków, żeby tę fotografię załatwić. Czyli co, w zawzięty sposób się martwi? Tak czy siak, Christian oczywiście proponuje sesję zdjęciową i po jakimś czasie Anna do niego dzwoni, żeby się umówić. Witam panno Steele, jak miło panią słyszeć. Słyszę, jak jej oddech pracuje nierówno i ten dźwięk spływa mi prosto do krocza. Czy co on ma z tym kroczem, po pierwsze? Odebrał telefon kroczem? Na sesji fotograficznej pojawia się Jose, czyli przyjaciel Anny. Cholera, czy to jej chłopak? Rodriguez kwitnie w obliczu słodkiego uśmiechu Anastazji. Pieprzą się? Nie wiem, w tym momencie? Chyba nie. Christian proponuje Anie kawę, ale ta ma już plany jakieś. Muszę wszystkich zawieść, mówi z rozczarowaniem. Taylor, dre się, aż dziewczyna podskakuje. Pewnie moja osoba przyprawia ją o zdenerwowanie. Tak, w połowie wymiany zdań zaczęłeś głośno krzyczeć imię nieznanego jej mężczyzny. Z pewnością to twoja osoba przyprawia ją o zdenerwowanie. Pamiętacie te niezwykle interesujące odpowiedzi Christiana w trakcie wywiadu? To chyba u niego standard. W Portlandzie przejazdem? Tak. Na weekend? Tak. Pogoda nam się dziś poprawiła? Tak. Mam nadzieję, że będzie pan miał okazję wyjść i nacieszyć się słońcem. Tak. Doprawdy, fascynujący rozmówca. Tak czy siak bohaterowie idą na herbatę. Przyglądam jej się, gdy zanurza torebkę w czajniku. To rozbudowany i rozchlapany spektakl. Co rozbudowanego i rozchlapanego jest w zanurzeniu torebki w czajniku? Gdy mówi, że lubi czarną, słabą herbatę, przez chwilę myślę, że opisuje to, co lubi w mężczyźnie. Że co, lubi czarnych, słabych mężczyzn? Christian oczywiście ostrzega Anę, że jest niebezpieczny i powinna trzymać się z daleka od niego i... wraca do pracy. Muszę wypić podwójne espresso, niech Olivia mi zrobi. Ma być z mlekiem, proszę pana? Pyta Andrea. Nie dzisiaj. Bardzo lubię trzymać mój personel w niepewności co do tego, jaką kawę będę pił. Co? Przypominam sobie, jak ściskałem Anastazję, gdy uratowałem ją przed rowerzystą. Jej ciepło, jej piersi przybierające do mojego ciała, jej zapach obezwładniający moje zmysły. Też miałem wtedy na sobie ubranie. Christian uznaje, że ta sytuacja była analogiczna do obecnej, bo... też miał na sobie ubranie? Mam e-maile, kilka SMS-ów od Eleny, w których pyta, co robią w ten weekend, ale żadnego nieodebranego telefonu od Anastazji. Ile SMS-ów potrzebuje Elena, żeby zapytać Christiana, co robi w weekend? W końcu Anna dzwoni pijana do Christiana, bo jest na imprezie i się nawaliła i on jedzie ją uratować. Chyba wyszła zaczerpnąć świeżego powietrza, odpowiada Kavanagh, ale nie patrzy na mnie. Na zewnątrz? Dokąd? Christian po otrzymaniu informacji, że Anna poszła zaczerpnąć świeżego powietrza, zastanawia się, czy to jest na zewnątrz, a potem zastanawia się, gdzie jest na zewnątrz. Anna łapie chciwie powietrze, gnie się w pół i wymiotuje na ziemię. Odgarnia mi na bok włosy, podczas gdy nadal zwraca wszystko, co połknęła tego wieczoru. Z irytacją zauważam, że chyba nic nie jadła. Dzięki za szczegóły. Nigdy nie spałem z kobietą. Miałem ich sporo, ale przebudzenie obok pociągającej młodej kobiety to nowe i stymulujące doświadczenie. Wacek zgadza się ze mną. W 50 twarzach Greya Anna czasem rozmawiała ze swoją wewnętrzną boginią. W sumie nie wiadomo było, o co chodzi. A tutaj Christian rozmawia ze swoim wackiem, znaczy swoim penisem i... co? Z jakiej średniowiecznej kroniki uciekłeś? Mówisz jak dworny rycerz. Anastasio, nie wydaje mi się. Mroczny rycerz, może tak. Czy co? Batman? W łazience biorę głęboki oddech, zrzucam dres i wchodzę pod prysznic. Wacek nie daje mi spokoju. Więc nie trzymaj się z dala ode mnie, szepce. Co? Nie wiesz, co mówisz. W takim razie oświeć mnie. Jej słowa trafiają prosto tam, gdzie mój fiut. Co? Jej słowa... znaczy... co? Pilot w gotowości od 22.30, rozkazuje Taylorowi i rozłączam się. Zabiorę cię spod Claytona o 8, jak skończysz. Polecimy do Seattle. Polecimy? Tak, mam śmigłowiec. Szczęka jej opada, usta tworzą małe O. Przecież byłaś świadkiem, jak kazał być pilotowi w gotowości. Myślała, że chodzi o pilot do telewizora? Dobrze wygląda, no nie? Pytam ją. Tak by się odwróciła i bym mógł widzieć jej twarz. Czyni zadość moim pragnieniom i uśmiecha się tak, że fiut staje. Nie, już nawet nie wiem, jak to skomentować. Naprawdę, czy wszystko Christianowi musi się kojarzyć z jego penisem? Fascynujące rozmowy z Christianem, część druga. Ogromne masz to mieszkanie, mówi ze skrępowaniem. Ogromne? Ogromne. Jest ogromne. Co? Grasz? Patrzy na fortepian. Tak. Dobrze? Tak. Oczywiście, że dobrze. Czy jest coś, co nie przychodzi ci łatwo? Tak. Nie, naprawdę, Christian, jesteś super rozmówcą. Taka jest. Znów rozbrajająca, zaskakująca co krok. Wacek mi potakuje. Penis Christiana ma osobną swoją inteligencję i świadomość, nie? Dobrze rozumiem. Słuchajcie, na tym skończymy ten epizod. Co stanie się dalej? Czy Anna i Christian będą razem? Czy podpiszą umowę?
Wiemy to wszystko, bo to jest ta sama książka co poprzednio, tylko tym razem bohaterem jest mężczyzna, który myśli penisem, ale jakby i tak czekajcie na kolejny odcinek. Jeżeli chcecie się o nim dowiedzieć, to kliknijcie przycisk subskrypcji gdzieś tutaj w okolicy. I to tyle ode mnie, zajrzyjcie też na fanpage serii Złe Książki, link znajdziecie w opisie. No i tyle ode mnie, trzymajcie się, do zobaczenia przy okazji następnego odcinka, na razie. Zaciekawiony Prysian, kurwa.